No i o co te awantury? Niech tam. W okularach. Z goli bobra. Kupi sobie soczewki kontaktowe, a wtedy urodzi sobie męża i dzieci. Będzie miała swojego domestosa i przestanie myśleć o bzdurach. Kompletnie przez nią nie mogę pisać scenariusza do mojego filmu. Koń, który jeździ konno. Pokój był bardzo głośno. Zdobył wszystkie nagrody i przełamał impas polskiego kina, które jest w opłakanym stanie. I bynajmniej nie jest to Stan Zjednoczony. Kompletnie nie mogę przez nią pisać tego scenariusza, bo nie dość, że za dużo piję, za dużo jem, za dużo jeżdżę na kładzie po kolebce naszej cywilizacji. Do Nowego Jorku na zakupy i do Egiptu na basen. To jeszcze jak wracam i chcę nakręcić film o współczesnej Polsce i panujących tu wykluczonych, wykorzenionych, rozpadzie więzi, nędzy, nietolerancji, destabilizacji, tożsamości narodowej i innych strasznych problemach, o których świetnie pisał Hopkins. Ja nie wiem, nie czytałem, a które mnie nie dotyczą. To nie dość, że nie mogę, bo nie potrafię, to jeszcze jak wracam z Okęcia na to kartofisko, gdzie panują chore systemy, chore pojęcia i chore relacje i metro i tramwaje i samolot zanieczyszczona gnojówka, gul, 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 to też chcę jakoś żyć! Ja jeszcze muszę składać kredyt. To mieszkanie, które lepiej nadawałoby się na piwnicze. W dawnych czasach, kiedy świat rządził się jeszcze prawem morskim, wszyscy ludzie na świecie byli Polakami. Każdy był Polakiem. Niemiec był Polakiem. Szwed był Polakiem. Hiszpan był Polakiem. Polakiem był po prostu każdy, każdy, każdy! Pięknym krajem był podówczas Polska. Mieliśmy wspaniałe morza, wyspy, oceany, flotę, która po nich pływała i odkrywała wciąż nowe, również przynależące do Polski kontynent. Którego potem oczywiście przekształcono na Christophera, czy innego Chrisa, czy Izaka. Byliśmy wielkim mocarstwem, oazą tolerancji i multikulturowości. A każdy, każdy przybywający tu z innego kraju, był gościnnie witany. Chlebem i solą. Ale skończyły się dobre czasy dla naszego. Najpierw odebrano nam Amerykę, Afrykę, Azję i Australię. Niszczono polskie flagi i domalowywano na nich paski, gwiazdki i inne esoteresy. Język polski urzędowo pozmieniano na inne frymuśne języki, których nikt nie zna i nie rozumie, a jedynie ci ludzie, którzy nimi mówią tylko, żebyśmy my, Polacy, go nie znali i nie rozumieli. Czuję się jak ostatni szmat. Odebrano nam kolejno Egipt, Francję, Włochy, Brazylię. Wreszcie odebrano nam Niemcy. Mieszkających tam Polaków natychmiastowo zmięczono i kazano im Warszawę kryczyli Niemcy i powiedzieli, że Polska ani chwili dłużej nie jest już Polską, Warszawa nie jest jej stolicą, tylko dziurą w ziemi pełną gruzu, a my nie jesteśmy żadnymi Polakami, tylko Niemcami, a właściwie to ich zwłokami!